sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię dzisiejszego naszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału. Rozwijamy nasz kanał na YouTubie, troszeczkę chcemy go rozruszać, więc prosimy Państwa o wsparcie. A dziś moim i Państwa gościem Marcin Ogdowski, publicysta, autor strony bezkamuflażu.pl. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Czołem, dzień dobry, witam Państwa. Marcin, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się minionej nocy. Dość duży wzrost napięcia na obszarze Bliskiego Wschodu. Iran przeprowadza akcję odwetową na Izraelu. Co wiemy na temat tego wydarzenia i jak on może w dłuższej perspektywie wpłynąć właśnie na obszar Bliskiego Wschodu? No, wzrost napięcia, ale musimy od razu podkreślić, że taki wzrost napięcia spodziewany. Wiadomo było, że po tym, co wydarzyło się na początku miesiąca w Damaszku, po tym jak Izrael zabił jednego z irańskich generałów, chyba tam jeszcze kilku innych oficerów przynajmniej odniosło rany, no to Iran już wtedy zapowiedział zemstę, no i dzisiaj tą zemstę przeprowadził. Ponieważ był to atak rakietowo-dronowy, no, a Izrael i Iran są od siebie oddzielone innymi krajami, no to start dronów mogliśmy obserwować na wiele godzin przed tym, zanim znalazły się w przestrzeni powietrznej Izraela. Czyli tak naprawdę no, śledziliśmy postępującą, wcześniej zapowiedzianą i przez kilka godzin postępującą eskalację. Marcin, Forbes pisze, że jest to największy atak dronów w historii świata. Takie nagłówki dzisiaj można było przeczytać w mediach. Tylko pytanie. Z jednej strony, przepraszam Cię, że posłużę się trochę retoryką sportową, bo ona się często pojawia w komentarzach dotyczących tych wydarzeń. Trwa mecz, mamy 1-1. Czy to pierwsza połowa, czy to jednak już po dogrywce i będziemy obserwować jednak takie już uspokojenie się czy obniżenie napięcia? No bo z jednej strony Iran to cały czas powtarza, jest to akcja uzasadniona, jest to akcja odwetowa za wydarzenia niedawne w Damaszku. No zgadza się. No, pytanie teraz, w jaki sposób zachowa się Izrael? Wszystko jest w tym momencie po stronie izraelskiej. Z jednej strony Izrael no, ma co robić, jest zaangażowany w akcję pacyfikacyjną w Strefie Gazy, więc tak naprawdę to nie najlepszy moment na angażowanie się w działania zbrojne na kolejnym kierunku. No ale też z jeszcze kolejnej strony patrząc, no, ta akcja nie wymagałaby użycia wojsk lądowych. Tylko zaangażowanie lotnictwa, przede wszystkim sił rakietowych Izraela, więc no pewnie znalazłaby się przestrzeń na tego typu operacje. Co zrobi rząd? No właśnie, no nie wiadomo. Musimy pamiętać, że jest to dość specyficzny rząd, patrząc na historię Izraela, tę najnowszą historię Izraela. Jest to rząd no, wyjątkowo wojowniczy, taki karmiący się mocno prawicowo religijną narracją. W dodatku na jego czele stoi człowiek, któremu osobiście zależy na eskalacji, bo tylko eskalacja, tylko odwrócenie uwagi Izraelczyków od tego, co zrobił, tego, co mu grozi, no właśnie odwleka to, o czym mówię, czyli tak naprawdę no, posądzenie o potężną korupcję, skazanie ewentualne, no i dokończenie żywota w więzieniu, bo prawdopodobnie taki byłby i taki będzie los Benjamina Netanyahu. Trochę tak jak Władimir Putin, Netanyahu nie bardzo ma wyjście, patrząc z perspektywy osobistych interesów, musi uciekać do przodu, musi uciekać w wojnę, no ale tym się różni od Władimira Putina, że jednak no, nie jest sam w tym sensie, że no, pieczę jednak nad Izraelem sprawują Stany Zjednoczone i tutaj postawa Waszyngtonu może zadecydować o tym, że jednak Izrael odpuści sobie dalsze akcje. Marcin, właśnie, bo ja widzę troszeczkę taką analogię, no bo z jednej strony mamy te komunikaty, czyż Białego Domu, czy innych sojuszniczych krajów Izraela, które mówią wprost, pojawiają się wręcz sugestie, że nalegają na to, żeby ta akcja odwetowa nie była przez Izrael przeprowadzana, a znów mamy narrację Benjamina Netanyahu taką, że Izrael odpowie. Ja tu widzę trochę analogię do przyszłej, ewentualnej ofensywy Izraela na Rafah w Strefie Gazy, bo tu retoryka jest podobna.
Pytanie, czy Izrael się na to zdecyduje, czy jednak ta presja międzynarodowa powstrzyma Benjamina Netanyahu, choć uważam, że patrząc przez pryzmat tego, co ty powiedziałeś, jego rokowania w kraju nie są zbyt wysokie. No nie są, no ta korupcja to jest jedna rzecz, druga rzecz, no sam fakt, że Izrael jest dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej jest, jest też, czyli pacyfikuje Gazę, czyli w jakimś tam obiektywnych okolicznościach uznano, że jest zmuszony do pacyfikacji Gazy, to obiektywne okoliczności są masakry z października zeszłego roku, które no po części są też winą Netanyahu, rządu, armii, które najzwyczajniej w świecie przespały przygotowania do tego uderzenia Hamasu. W tym sensie ich to obciąża. Nie wiem na ile kryminalnie, na pewno politycznie ich to obciąża. W każdym razie no, tych grzechów się nazbierało trochę i rzeczywiście Netanyahu w tej perspektywy patrząc może nie mieć wyjścia, ale są też obiektywne przesłanki, które niestety, ale przemawiają za tym, że Izrael musi uderzyć w Iran. Niekoniecznie dziś, niekoniecznie jutro, niekoniecznie kinetycznie, twardo przy użyciu lotnictwa, ale w tym dzisiejszym ataku mieliśmy do czynienia no, z bardzo wysoką skutecznością izraelskiej obrony przeciwlotniczej, wzmocnionej oczywiście przez Amerykanów, Brytyjczyków, Jordańczyków, prawdopodobnie też Saudów, więc to nie jest tylko izraelski wynik, izraelski efekt. No tak czy inaczej, świetna obrona, niemal 100% strąceń, ale 7 pocisków balistycznych przez tę obronę się przebiło. One niosły ładunki konwencjonalne, ale mogły nieść ładunki jądrowe. Iran nie ma broni jądrowej, ale bardzo od wielu, wielu dekad, lat stara się tę broń pozyskać. Jest to poważne zagrożenie, patrząc z perspektywy Izraela, no bo jest to element polityki wręcz, czy ideologii państwowej Iranu, chęć zniszczenia, starcia z powierzchni ziemi Izraela. No więc jeśli Iran, mający takie podejście, ma już nośniki do uderzenia jądrowego, no to staje się jednak dużo poważniejszym przeciwnikiem dla Izraela i stąd wnioskuję, że Izraelczycy mogą teraz poczuć się dużo bardziej zdesperowani, zobowiązani do tego, żeby irański program atomowy no, storpedować, tak? Czyli zniszczyć instalacje odpowiedzialne za wzbogacanie uranu, nie wiem, znów zacząć zabijać inżynierów irańskich, którzy pracują przy programie, no, zrobić wiele różnych rzeczy, które do tej pory już były robione, tylko że w którymś momencie no, Izrael sobie chyba też trochę odpuścił ten odcinek, ten front. No i dziś staje przed obiektywną koniecznością, żeby znów się tym zająć. Marcin, ja miałem przyjemność no, 2 godziny temu rozmawiać z panem Marcinem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu i chciałbym ciebie zapytać o opinię w tej sprawie. No bo z jednej strony mówimy o dużym ataku irańskim, bo tych dronów wysłano bardzo dużo, mowa o rakietach balistycznych. Teraz tuż przed twoją rozmową przeczytałem, że media irańskie chwalą się, że wykorzystały także pociski hipersoniczne. Mamy symboliczny, ale jednak atak z terytorium Libanu i z terytorium Jemenu przez Huti. No i teraz pytanie, czy Iran stać jeszcze na coś więcej? No bo z jednej strony tak duża skala i tak duża skuteczność obrony powietrznej Izraela, wzmocnionej przecież Amerykanów, Brytyjczyków, a także się pojawiają informacje, że Francuzi pomagali wykrywać te wszystkie obiekty. Czy jednak Izrael nie, jest nieosiągalny dla Iranu? Czy Iran pokazał już wszystko, co mógł, czy jednak to jest tylko odrobina tego, czym Teheran może szantażować świat i Izrael? No wydaje mi się, że dronów Shahid mogą mieć dużo. Dziś użyli niemal 200 sztuk, niewykluczone, że mają ich jeszcze kilkaset w zanadrzu, więc patrząc z tej perspektywy, to podobnych ataków można byłoby przeprowadzić jeszcze kilka. Czy mają pocisków manewrujących jeszcze na tyle dużo, żeby przeprowadzić podobny atak? No pewnie też mają, też pewnie wystarczyłoby na kilka dodatkowych rzeczy. Jedyne, czego może im jakoś ewentualnie zabraknąć w tym sensie, że no nie będzie to już stanowić aż takiego zagrożenia dla Izraela, to są te pociski hipersoniczne. Dzisiaj jednego z nich, one się charakteryzują tym, że mają wysoką, no, tor balistyczny, wysoką parabolę lotu. Jeden z nich został dzisiaj zestrzelony w najwyższej warstwie atmosfery
No to właśnie musiał być hipersonik. Z uwagi na to, że no jest to ciągle jeszcze technologia dość kosztowna, to prawdopodobnie Iran nie ma tych pocisków za wiele. No ale i tak, no tym, co ma, to mógłby, myślę, jeszcze trochę naszkodzić. Tu się pojawiło takie stwierdzenie, że to był największy atak w historii i absolutnie się z tym zgadzam. No do tej pory nawet Amerykanie nie przeprowadzali pojedynczych uderzeń, których wykorzystano by 300 środków napadu powietrznego. Więc w tym sensie to jest rzeczywiście bardzo poważne uderzenie. Jeśli dodamy do tego fakt, że no, Izrael jest maleńki, tak? Rosjanie pierwszego dnia wystrzelili na Ukrainę 160, wtedy przede wszystkim pocisków manewrujących i rakiet balistycznych, a Ukraina jest olbrzymia. Tak? Jest 30 ponad razy, jeśli tak, ponad 30 razy większa od Izraela. Na ten niewielki, maleńki Izrael spadło dzisiaj ponad, czy miało spaść ponad 300. No więc w tym sensie rzeczywiście był to potężny atak, który sądzę, że Irańczycy mogliby jeszcze ze 2-3 razy powtórzyć. Pytanie, czy i Izraelczycy byliby w stanie jeszcze 2-3 razy na ten atak odpowiedzieć? Myślę, że tak, że zapasy tej amunicji przeciwlotniczej są na tyle duże, że no nie możemy mówić o jakiejś poważniejszej saturacji w perspektywie kilku ataków, ale gdyby jakimś cudem, nie wiem, no okazało się, że ten Iran ma tych pocisków znacznie więcej, tych dronów znacznie więcej, no to rzeczywiście w którymś momencie mogłoby się okazać, że przynajmniej części amunicji brakuje. Widzimy to już po przykładzie Ukrainy i widzimy po tym, co robią Stany Zjednoczone interwencyjnie, zakupując amunicję do systemów Patriot w Japonii. To znaczy, że no jest problem. Tak? To ten problem oczywiście ma swoje korzenie w sytuacji Ukrainy i wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ukraina wystrzeliła znaczącą część tego arsenału, tych zasobów, które wcześniej były amerykańskie, teraz potem były ukraińskie. W każdym razie no zaczyna brakować tej broni. Ale jeśli będziemy mówić w perspektywie kilku ataków, to jak najbardziej to Izraelczycy sobie poradzą. Jeśli jakimś cudem miałoby to eskalować w stronę bardziej zmasowanych i liczniejszych uderzeń, chociaż nie sądzę, by Iran miał takie zasoby, no to może być problem. Marcin, przejdźmy zatem do korzyści, a może ich braku, jakie Iran zyskał podczas tego ataku, no bo z jednej strony ja rozumiem korzyści dla wewnętrznej propagandy Teheranu, bo pewnie no, one są najważniejsze, został odtrąbiony, no ale z drugiej strony tak, wzmocnienie sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie, Brytyjczycy wysyłają na Bliski Wschód dodatkowe myśliwce, Francja też już rozważa tego typu kroki. Co zyskał, a co stracił Teheran, przeprowadzając tego typu akcję odwetową? No, pamiętajmy, że mówimy o specyficznym kręgu kulturowym, gdzie konieczna jest odpowiedź na działanie, które no, w jakiś sposób było, nie wiem, poniżające. Zabicie oficera, wyższej rangi oficera, zabicie go jeszcze w placówce dyplomatycznej, bo to też musimy dodać, nie padło to do tej pory, no to jednak jest poważna zniewaga i biorąc pod uwagę te kategorie honorowe, to Irańczycy musieli po prostu zareagować. Więc w tym sensie wykazali się jako ludzie honoru, jako państwo, które dba po prostu o kwestie prestiżowe, więc na pewno podtrzymanie tego wizerunku jest tutaj zyskiem, ale czy są jeszcze jakieś inne? Jeśli patrzymy wyłącznie z perspektywy Iranu, to chyba już niekoniecznie, no bo jak sam zauważyłeś, no wzmocniło się środowisko bezpieczeństwa wokół największego wroga Iranu, czyli Izraela. I to może być poważny problem, ale jeśli spojrzymy szerzej, ja nie wiem, czy tak jest, ale my być może mamy do czynienia z akcją w jakiś sposób koordynowaną na jakimś etapie, na jakimś pułapie koordynowaną z Rosjanami. No to efektem tego, co się dzisiaj wydarzyło, efektem tego, co się może wydarzyć, będzie dalsze odwrócenie uwagi Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, od Ukrainy. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, tak bardziej kompleksowo, no to chłopcy zagrali na swoim boisku na korzyść innego przeciwnika, czy innego swojego tam sojusznika.
licząc oczywiście na jakiś rodzaj odwdzięczenia się, więc to też w dalszej perspektywie czasu. Ale poza tym to nie widzę jakichś większych zysków. Ale wiesz, Marcin, ja patrzę troszeczkę właśnie tak, podobnie jak ty, troszkę szerzej, no bo z jednej strony atak, który został, no nie oszukujmy się, odparty tam, bo to mówi się o 99% zestrzeleń. No tak. Z drugiej strony mamy problem z obroną powietrzną Ukrainy, no bo ten problem narasta niemal z dnia na dzień, tu chociaż pozytywne wiadomości z Niemiec dotyczące Patriot, systemu Patriot, ale tego typu wydarzenie jak wczorajszy atak Iranu, on od razu pobudził chociażby republikańskich senatorów w Stanach Zjednoczonych, bo już pojawiły się deklaracje, że ta pomoc dla Izraela zostanie zwiększona. Czym zatem ten atak różni się od tych rosyjskich na Ukrainę? No bo padł jeden komentarz u mnie na profilu, dlaczego pomimo tego, że Izrael nie jest w NATO, ta przestrzeń obrona powietrzna jest broniona właśnie przez chociażby Amerykanów, a czemu nie Kijów? No w sensie technicznym niczym się nie różni ten atak od tego, co robią, przepraszam, Rosjanie w Ukrainie. To zresztą ma taki sznyt rosyjski wręcz, co przywodzi mnie do wniosku, że mogli tutaj z Irańczykami współpracować jacyś rosyjscy doradcy. Posłanie najpierw szachidów, potem wysłanie rakiet balistycznych, jednoczesne wystrzelenie pocisków hipersonicznych. To wszystko zostało przeprowadzone w taki sposób, by mniej więcej w tym samym momencie nad izraelską przestrzenią powietrzną pojawiły się wszystkie wystrzelone środki napadu powietrznego. No tak właśnie Rosjanie atakują Ukrainę. Różnica jest trochę inna, ma też wymiar humanitarny i nie wiem z czego ona wynika, czy z jakichś kulturowych uwarunkowań, czy z mniejszej determinacji Irańczyków. Irańczycy dzisiaj atakowali wyłącznie, to chyba jest już absolutnie pewne, wyłącznie cele wojskowe, militarne. Rosjanie atakują poza celami militarnymi, atakują infrastrukturę, która nie ma już cech militarnych, no i potrafią też ordynarnie atakować, zwłaszcza dronami, po prostu miasta, tak, obiekty już całkowicie cywilne. Więc tu jest jedna zasadnicza różnica. A co do reakcji, no zobowiązania wobec Izraela, no, jakkolwiek nie jest to kraj natowski, są dużo głębsze, tak. Stany Zjednoczone są, no mają formalne zobowiązania sojusznicze wobec Izraela, to po pierwsze, po drugie związki kulturowe, diaspora żydowska, tak, tego typu rzeczy, no są też tutaj przesądzające w mojej ocenie. No i też kwestia tego, że no chodzi o jednak o rejon Bliskiego Wschodu, który w percepcji Zachodu zawsze był istotniejszy, ważniejszy niż peryferia Europy, zwłaszcza wschodnia Europa. Więc prawdopodobnie, czy najpewniej o to tutaj chodzi. Tak? Ukraina nie jest w NATO i wobec Ukrainy żadne z państw, które ją wspiera, no nie mają jakichś formalnych zobowiązań. Często tutaj przytacza się memorandum budapesztańskie, ale jak się wgryźć, wczytać w zapisy tego memorandum, to z nich nie wynika jakaś automatyczna konieczność odpowiedzi na agresję w stronę Ukrainy. Więc no, różnice są formalne, prawne, kulturowe, ale też no, nie czarujmy się, różnice wynikają też z tego, że Izraela jest znacznie łatwiej bronić niż Ukrainy. Wielkość tego kraju to jest jedna rzecz, potencjał samego Izraela to jest druga rzecz. Izrael ma doskonałą armię, znacznie lepszą niż armia ukraińska. Izrael ma świetną obronę przeciwlotniczą, lepszą niż obrona przeciwlotnicza ukraińska. Wsparcie takiego podmiotu to są jednak dużo niższe koszty niż wsparcie Ukrainy. No i ostatni, chyba decydujący czynnik, Izrael został napadnięty dziś, no bo to wiadomo, że to jest ciąg dalszy jakiejś operacji, ale dziś został napadnięty przez Iran, którego ewentualna pacyfikacja no, w żaden sposób nie przełoży się na jakąś dramatyczną eskalację światowego, o wymiarze światowym. Tak? No, Stany Zjednoczone w razie konieczności, mówiąc wprost, bez trudu pokonają Iran. Ukraina została zaatakowana przez Rosję, która armię konwencjonalną ma, jaką ma, raczej słabą, raczej jedną z tych gorszych, choć liczną,
no ale ma głowicę jądrową. Marcin, a czy my nie obserwujemy dzisiaj dość takiego też symbolicznego wydarzenia? No bo popraw mnie, jeżeli się mylę, to nie jest też tak, że po raz pierwszy w historii Iran zdecydował się w ogóle tak zaatakować Izrael, bo zawsze to robił przy pomocy czy to swoich bojówek, czy Hezbollahu. No a dzisiaj jednak mamy już atak bezpośrednio przeprowadzony z terytorium Iranu w kierunku Izraela. No zgadza się. To było, to zresztą sami Żydzi podkreślają, że to było przekroczenie jakiejś tam czerwonej linii. Atak bezpośrednio z terytorium Iranu. No tylko, że no właśnie, atak... Czy to coś zmienia? No chyba nic, tak. Znaczy nic, no obiektywnie patrząc niewiele zmienia, ale no na procesy decyzyjne w izraelskich władzach może mieć to bardzo istotny wpływ. No właśnie, te decyzje, bo tak naprawdę będziemy konsekwencje tego oglądać, śledzić w najbliższych godzinach. Zbiera się Rada Wojenna w Izraelu, która ma podjąć decyzje dotyczące ewentualnego odwetu. Ale ja patrząc, Marcin, na te komunikaty Iranu, irańskich mediów, a nawet to, co gdzieś tam przecieka i pojawia się w zachodniej prasie, to mam wrażenie, że teraz Iran próbuje troszeczkę schować głowę w piasek, bo mamy już deklarację z Ankary, że Iran deklaruje, że już nie będzie atakował Izraela, jeżeli ten nie odpowie. Mamy potem misję dyplomatyczną przy ONZ, która też podkreśla, że to jest akcja odwetowa i ona się nie powtórzy, jeżeli Izrael nie podejmie kolejnych kroków. Jak ty to oceniasz? Co mogą przynieść najbliższe godziny? No, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno, potencjał militarny Izraela i potencjał militarny Iranu jest nieporównywalny. Znaczy im trudno będzie prowadzić wojnę lądową, no bo rozdzielają je inne państwa, ale jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości wojny powietrznej i rakietowej, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Izrael ma broń jądrową i w razie zagrożenia dla własnego istnienia nie będzie się bał jej użyć, no to asymetria jest no miażdżąco niekorzystna dla Irańczyków, więc to, że oni się poczuli subiektywnie zmuszeni do odpowiedzi, my tę odpowiedź wyprowadzili, a teraz woleliby, żeby to się na tym skończyło, stąd te sygnały wysyłane przez rozmaite komórki, czy to ONZ-owskie, czy dyplomatów w innych krajach. No ale no właśnie, no co zrobi Izrael? No ja nie wiem, prawdę powiedziawszy. No Netanyahu jest człowiekiem zdolnym do pójścia na całość. Na całość, tak. No tak, Marcin, ale z drugiej strony mówimy o tych komunikatach, o których wspominałem, ale z drugiej strony przewinął się według mnie też bardzo istotny komunikat, który gdzieś w polskich mediach widzę się nie pojawił, a mianowicie Teheran zadeklarował, że jeżeli jakiekolwiek państwo sąsiednie udostępni swoją przestrzeń powietrzną lub w jakikolwiek inny sposób przyczyni się do akcji odwetowej Izraela, to stanie się także uzasadnionym celem dla Teheranu. No czy to wprost wynika z przepisów prawa międzynarodowego, prawa konfliktów zbrojnych, to tak samo Ukraina może traktować dzisiaj Białoruś, tak, z której terytorium, której startują rosyjskie samoloty, wystrzeliwane są rosyjskie rakiety i z której na początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie wyprowadzili atak lądowy. Więc to jest podkreślanie oczywistych oczywistości. A jak sobie spojrzymy na mapę, no to jednym z tych krajów mógłby być Irak, który jest w kondycji, jakiej jest, prawda? I obawiam się, że i jedna, i druga strona niekoniecznie by się przejmowała wolą polityczną i decyzjami samych Irakijczyków. No i dalej, i zrobiliby swoje, prawda? Więc retoryka, która nie ma większego znaczenia. Na poziomie faktów widzimy jasny komunikat płynący z Teheranu. Starczy. Zatem Marcin, bacznie się przyglądamy temu, co w najbliższych godzinach zrobi Izrael, bo to niewątpliwie będzie teraz takim języczkiem uwagi wszystkich światowych mediów, więc patrzymy dokładnie. To, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje w Teheranie, masę informacji znajdziecie oczywiście u nas na profilu na warnews.pl, na platformie X. Odsyłam również na bezkamuflażu.pl, gdzie
Zawsze to powtarzam, bo Marcin jest pierwszy raz u nas na kanale. Znajdziecie mnóstwo ciekawych analiz i przemyśleń Marcina. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Państwa proszę dziękuję o zostawienie bardzo. Łapki w górę. Jest to dla nas bardzo ważne. Odsyłam na media społecznościowe Marcina, do których link znajdziecie w opisie tego materiału i zapraszam na kolejne materiały. A moim i Państwa gościem, jeszcze raz powtórzę, był Marcin Ogdowski. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam Państwa. Sponsorem programu były Militaria.pl.